sobie jedziemy i szkoda, że nie widzicie, jaką mam ładną kamerkę przed sobą, bo są plusy tego, że nadajemy w poziomie 2.0 z Partyzanta. Takie małe urządzenie, ale nie o kamerach, nie o technologii, tylko o czytaniu, a czytać można nawet w windzie. Słuchajcie, Żony Polarników. To jest książka niesamowita, no bo kto się kiedyś nie zastanawiał, co tak naprawdę prowokuje kobiety, żeby się związać z facetem, który a. znika na 3 godziny. Nie na 3 godziny, tylko na 3 lata. Dzień dobry. My podróżujemy i czytamy w windzie. Więc czytamy dalej Żony Polarników. Nie wiem, czy pan czytał. Fantastyczna opowieść o tym, co powoduje, że kobieta ma ochotę się związać z panem, który znika na 3 lata. Ma pan jakiś pomysł na to? No nie, też mnie to zaskakuje. Zaskakujące są, naprawdę. A przy tym są takimi bajerantami. Potrafią pisać tak piękne listy miłosne. Taki Nansen, Norweg. Zdobywa Grenlandię. No przez te 3 lata na przykład. Potrafi, ona czeka. Czeka jak ta Penelopa mityczna, więc historia niesamowita. No ale przy okazji poznajemy też te kobiety. Też łamały różne stereotypy i schematy. To polecamy. I do zobaczenia. No, to jedna książka już, moi drodzy, jest polecona, a Nansen tak naprawdę po swojej wyprawie, bo to są czasy, kiedy nie było jeszcze GPS-ów, nie było telefonów komórkowych, tylko drogę tak naprawdę wyznaczały gwiazdy i znowu jest trochę romantycznie. Kiedy wrócił, to otrzymywał ostrzeżenia od swojego szwagra, od siostry, żeby nie zwariował, że tak naprawdę największym wyczynem, nawet chyba jeszcze większym niż przebycie Grenlandii, będzie to, żeby nie odbiło mu, czyli krótko mówiąc, żeby woda sodowa nie odbiła po takiej popularności. W 7 niezwykłych historii. To jest książka, dzień dobry, czytamy książkę Żony Polarników. Czytał pan? Nie. A ma pan ochotę? A o czym to jest? No to o tym, co kobiety skusiło, żeby pojechać na przykład na 2 lata daleko od domu, mieszkać gdzieś w otoczeniu tylko bieli, góry, zimno, Eskimosi ewentualnie. Wyjechałby pan? Dziś nie. Dziś nie, a kiedy? Na starość może tak. Na starość, no a te kobiety młode, tutaj dzieci rodziły tak daleko od kraju. No dobrze, to Żony Polarników to jest książka, którą cały czas jeszcze, moi drodzy, czytam, ale będę mieć takie, które mi się za chwilę z wami podzielę.